Witek, pochowam Milki Secret Boxy w całym naszym mieszkaniu. Tak jak wiecie, przeprowadziliśmy się i jest tu dość duży bałagan, bo nie mamy praktycznie żadnych szaf oprócz kuchni i łazienki. Więc mamy tutaj 20 Milki Secret Boxów, które właśnie on przede mną schowa, tak żebym nie mogła ich znaleźć. Oczywiście jest do tego wielka punktacja. Za każdy box znaleziony przeze mnie jest jeden punkt. Jeśli będę chciała zaryzykować i go otworzyć, mogę zdobyć dodatkowy punkt za figurkę, ale mogę stracić połowę punktu, jeśli nie będzie to figurka. Wybór należy do mnie. Jeśli uda mi się zdobyć aż 40 punktówki, tak powiedział, że zabierze mnie do Disneylandu. Tak, to jest totalnie moje marzenie, więc Disneyland gramy o najwyższą stawkę, czyli Disneyland, czyli musiałabym znaleźć 20 i mieć 20 figurek albo diamentowa, moje za 5 punktów, to zapomniałaś powiedzieć. Dobra, okej, no to w takim razie może mogę mieć szansę, żeby to znaleźć za 30 punktów. Jest ogromny giga pushing, taki wielki ten pushing, który zawsze widzimy na wszystkich konwentach. Za 20? Dostajesz 300 zł. A za 10? Za 10 tylko czekoladę. A jeżeli spadniesz poniżej 10 punktów, będziesz wykonywała karne zadanie. Jeśli chcecie dołączyć do najsłabszego filmu na całym YouTubie i wesprzeć mnie w tym challenge, koniecznie pamiętajcie o przycisku subskrypcji. No i oczywiście o kciuku do góry, jeśli wspieracie Milki Secret Boxy. Zobaczymy, ilu u nas jest. Dobra, w takim razie, Kitek, ja ci to zostawiam, a ty chowasz teraz wszystkie rzeczy, ja idę na balkon. To wiesz, pospiesz się, bo to tak jeszcze. Dobra, okej, tylko pytanie tak, żeby ona nie podglądała z balkonu, no ja zaczynam w tym momencie. Potrzebujemy podzielić wszystkie te Milki Secret Boxy. Ona będzie miała 10 minut, żeby podgląda mnie, podgląda. Proszę nie podglądać, zamknąć oczy. Na początku zaczniemy od tego. Gdzie ona by tu nie pierwszy pomysł? Tu. Nie, no co ty, co? Nie, dobra, minus, nie, minus punkt. Ale oszustwo, ja cię kręcę. Myślę, że schowa jeszcze tu, tym, tu gdzieś w łazience, albo na najwyższej półce, żeby ona tam nie sięgła w ogóle, tak myślę. No w kiblu nie będziemy jej chować, bo to byłaby przeginka, ale coś tu pomyślę. Będzie dobrze, pamiętajcie, będzie dobrze. Jeszcze tutaj wrzucimy. Zostało nam 8 do schowania. Dobra, ostatnie 4 boksiki i je wrzucimy do łazienki. Mniej więcej pi razy oko pamiętam, gdzie je dałem. Jeszcze jednego. Ostatnie 3. Słuchajcie, to jest chyba normalne. Tak go damy radę. Wow. Dobra, wiecie co? Jednego i tak lightowo otworzymy tutaj. I ostatni. Wiem gdzie. I ostatni w tej skrzyneczce. Dobra, schowałem wszystkie 20. Chodź, Wufika, lecimy. Chodź, idziemy. Idziesz, co? No to chodź, chodź, idziemy, nie ma czasu. Znaczy mogę ci mniej więcej pi razy oko powiedzieć, ile jest schowanych gdzie. W moim pokoju schowane masz chyba 5. W tym pokoju jest chyba 4. W kuchni nie pamiętam, ile jest. Po łazienkach jest schowanych troszeczkę więcej. No i w korytarzyku tak samo. To co, zaczynasz? Ja, stopy, poczekaj, pójdę po telefon. Stopy odpalę, bo mnie potem będziesz oszukiwać. Ile, 10 czy 15 minut? Mogę ci dać 15. 15, bo jeszcze będę otwierać. Dobra. 15. Nie, ale nie, otwieram nie później. Same szukanie masz 15 minut. 3, 2, 1. Poczekaj, 3. No bo ja go tu ustawiłam wcześniej. 3, 2, 1, start. Kurczę, chciałam wybrać. Dobra, dobra. Momentor. Okej. Moja kolekcja kubków, który jest na razie marna. Chyba, że on mnie nie schowałbyś do kubka żadnego. Nie zrobiłbyś mi tego. Ojojoj. Patrz, co znalazłam. Co znalazłaś? No i co, ale Milki Boxa nie masz? No nie mam. Znaczy ogólnie... Ja cię kręcam. Chcesz kupić podpowiedź? Znajdę pierwszą. Nie ma. Powiem tak, w tych górnych szafkach nie chowałem. Taka podpowiedź, bo wiem, żebyś nie sięgła. Jest. Nie, chodzi mi o tych najwyższych. Czekajcie, odłożę go, ale chyba bym go otwierała, bo jest taki w miarę, Czyli ten jest do otwarcia, dobra. Okej. Ej, widzowie, ja chyba nie schowałem już tutaj żadnego Milki Secret Boxa. Ty lubisz jeść. To musi być w lodówce. Momentor. Co się śmiejesz? Nic. Nie ma? Zobaczysz na filmie. No weź! On tu gdzieś jest? To nie mogę ci powiedzieć, to było za łatwe. Leć dalej. Potem wrócisz, to ci podpowiem. Kurcze! Minęło w tym momencie minuta 30, 15 minut, masz 10, to by było za mało. Zmywarce byś? Nie. Szczerze, taka mała podpowiedź, wydaje mi się, że w kuchni był schowany tylko jeden Milki Secret Box. Tak. Więc straciłaś już 2 minuty. Proszę cię bardzo, szukaj. To za dużo rzeczy, bo my się cały czas przeprowadzamy. Musi być jakieś takie miejsce typu pan misio.
Dobra, tego chyba nie otwieram, trzymaj. Drugi. Dorzucę tu na blacie, czyli ten jest nie do otwierania, okej? Okay? 2.20 minęło. 3 milki secret boxy. Chowałem je tak, że powinno mieć to jakąkolwiek logikę. Nie wrzucałem ich randomowo w jakieś miejsca, tak jak ty szukasz. Gorąco. Czy zimno? O Jezu, jak zimno, zimno! O, twoje gadki. Zimno, powiem ci tam. Tu jest, o Jezu, lodowato. Tu jest lodowato, już ci powiem. Tutaj jest po prostu totalny mróz. Pika, no mróz tu jest, nie szukaj, ja ci podpowiadam. Troszeczkę cieplej, 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 cieplej. O Jezu, Jezu, troszeczkę parzy. Parzy, parzy, parzy. No tak parzy, oj, jest blisko, tak. No przecież to, tak parzy. No mnie w rękę parzy, ja tu czuję. No nie, to porażka będzie. Parzy, 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 gorąco. No, dobra, jeszcze jeden jest tutaj. Jest w nim, w tak oczywistym miejscu. Czekaj, tu gdzieś indziej, bo ja nie zdążę. Dobra, to tu go odkładam. Łazienka. Dobrze, łazienka. Było gorąco, ale już jest zimno. Tu są jakieś? To są stare. To się nie liczy, już byś chciała. A mnie jest jeden? Nie. Dobra, nie powiem. Odpowiedź, w tej szafce właśnie były dwa boksy. W tej? Tak, w tej szafce były właśnie dwa boksy. Żartujesz? No nie. Au. Ja jestem wyższy, więc widzę. Jest jeden. Dobra, widzę, by widzieli następnego. Nie. Dobra, tamtego ci daruję. Daruję ci tamtego, ja ci go dam. Trzymaj. Ale w łazience są jeszcze trzy. W łazience są jeszcze trzy. A ty w obu łazienkach. Nie, w tej łazience są jeszcze trzy. No nie, weź. Mówisz, że w korytarzyku też coś jest. No w korytarzyku jest też z pięć. Pucie, byś wsadził do buta. Tak? Wsadziłeś do buta. O matku utknął. O, trzymaj. Dobra. Jeszcze sprawdzę pozostałe. To było już nie będzie, się. Już nie będzie w butach. Nie powtarzam. No wiesz co? No co? Trzymaj. Jesteś blisko. O matko, jak byłaś blisko i znowu odpuściłaś. Nie, jeszcze, nie, ale nie tutaj. Bardzo blisko, ale nie tutaj. Tam parzy. Parzy ci tyłek. Tyłek ci parzy. No śmieci wziąłeś go. No. Żebyś o nie zapomniał. Ale dobra, moja łazienka. Jeszcze nie wszystko. Nie ma jeszcze czasu. Jeszcze masz 9 minut. 9 minut jest tak, jak widzicie. Mamy 5:48. To jest ta presja. I się muszę otworzyć w tym czasie. Nie. Otworzysz możesz później. Nie, spokojnie. 9 minut to nie jest tak źle. No przecież ja ci w tak banalnych miejscach pochowałem, a ty tak szukasz. Powiedziałem ci, za bardzo nie powtarzałem. Starałem się nie powtarzać tych samych rzeczy. Że tu? Nie, zastanawiałem się, ale jednak nie zrobiłem tego. Czekaj, już plata. Na samym środeczku. A druga? No nie była tak kolorowa. Trzymaj. Dobra. Jesteś jakiś? Tak, jest jeszcze jeden. Może już myślałam. Tak gorąco było. Gdzie tu? Tak gorąco, nagrzało, no, niesamowicie. Nie. No. Nie. O, nie zrobiłeś dawaj, tego. Dawaj. No mamy kolejne dwa. I chyba z tej łazienki to jest wszystko. Wiesz co, ja bym na twoim miejscu wrócił do łazienki. Tam są jeszcze trzy chyba milki boksy. Znaczy jeden jest tam na samej górze i ty go nie dasz rady podciągnąć, bo nawet go nie widzisz. Czemu ale on jest tam na samej... Nie wiem czemu. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Ale dwa, trzy są tak, że je sięgniesz. Tu też mam sprawdzać? Nie, w kiblu nie. Dobra. Znalazłam. Gdzie znalazłaś? Pod prysznicem. Gdzie pod prysznicem? Ach! Dobre, ale co? No to było dobre. Miała troszeczkę więcej czasu, bo do mnie telefon zadzwonił, więc połóż tutaj. Zrzucaj to na... Jeszcze jedno. Jeszcze dwa. Jeden u góry. Nie, jeszcze trzy tu są. Tu są jeszcze trzy. Co? Są trzy jeszcze. Trzy, jak zanim tamten wzięłam. O. Słyszę. Dobra, jeszcze dwa. I powiem ci tak. Umywalka. Nie znajdziesz, on jest tak dobrze schowany, to jest najlepiej schowany mitki secret box. No nie! Żartujesz! Na rurce go tam obsadziłem, dobre, co? Dobre. Podpowiem ci tak, jeszcze w korytarzyku jest jeden. Gdzie tam mój pokój? Nie. Widziałam, że tak nie zostawiam otwartego tego pudełka. W pokoju. Został ci jeden w tamtym pokoju i dużo w tym pokoju. Nie ma. Najciężej i tamty. To jest banalnie. Ty pewnie go masz. On pewnie go ma, prawda? Chociaż na ostatnim czerwcu 24 godziny w łazience spałeś. Na nim i mamy. Boksa! O matko, ja stąd wychodzę. Nie chcesz tutaj? No weź, no mówinka. Dawaj. Mały. To jest, to nie wiem, czy on był, czy nie. Jaki? No tam. No to zbieraj. To jest on? Zbieraj, jak znalazłeś, to zbieraj. Nie są tak ciężko pochowane. Ja nie utrudniałem aż tak. Dobrze, masz już dwa. Ej, za dobrze ci idzie. Ile jeszcze? Jeszcze troszkę. Tu? Zaraz policzymy. No, tutaj jest jeszcze. Dwa na pewno, albo trzy. Tu jest! Ej, jak to ukryłeś? A tego nie wiem, czy ja serio? No, jest jeszcze jeden na pewno. I on już jest tak, można powiedzieć, troszeczkę ciężej. Tu jest!
Znalazłeś go, żartujesz. Dobra, nieważne. Jeszcze dwa. Zostały ci 4 minuty. Jeden wiesz, gdzie jest, ale musisz go sobie jednak dostać. Zmieniłem zdanie, za dużo znalazłeś. No nie, no weź! To nie za rady? Żartujesz. No dobra, nie, bo ty jeszcze mi tutaj klozet uwalisz, nie? Dobra, do żadę? Trzymać cię? Udało się! Przelicz na pewno, bo nie jestem pewny. I co? Mamy wszystkie, to są 10, tam jest 10. Dobra, jak oceniasz? Bez podpowiedzi dałabyś radę, szczerze. Nie wiem, bo bez podpowiedzi zrobiłam twój pokój i dałam radę. Ale to był najłatwiejszy pokój, uważam. Mój pokój był najłatwiejszy. Nie uwagi kuchennej! A tak to chciałabym teraz otworzyć, mam 20 punktów i mogę jeszcze je zagospodarować. Czyli poczekaj, 300 zł już wygrałeś, tak? No i się nie stracę. A, właśnie, dobra, ryzykujesz, bo możesz zdobyć w tym momencie wielkiego giga pushina. Wyjazd do Disneylandu, ej nie, 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 nie. Kurczę, się boję, że suwaki będą w tych ciężkich. Zacznijmy od tego, bo to jest taki najcięższy, czyli pewnie suwak. Albo... Czyli ryzykujesz. Albo diamentowa, mo. Mamy oza! Mogę pan... A nie, to jest raz, przepraszam. Czyli to są pierwszy źle. Punkt. Tak, mam 21 punktów masz. Okej, okay, to teraz ten, dobra. A ja się stresuję. Strasznie. Błagam, nie z kamieniny, bo... No! Nigdy się tak nie cieszyłam z dwóch razów naraz. Dobra. Teraz ten. Tu. Proszę. Tak, patrz! Co jest? Ja! No, żartujesz sobie. To jest kolejne 10, tak? Tak, to są 10. Weźmiemy je. Dobra, to ile ich otwierasz, powiedz mi? Na razie udało ci się zdobyć 23 ten, punkty. Ten jest ciężki. Ja cię kręcę, no i tu będzie suwaczek, to jest suwaczek, 100%. Nie, tak. Nie, to jest diamentowa mo, na bank. Za nią jest aż 5 punktów. Nie diamentowa, ale os. I co jest? 24 punkty. Ten też jest ciężki, ej, wszystkie są ciężkie. Wow! Ej, dobrze mi idzie! Ej, jeszcze 5 punktów jest gigapushin! Ale czad, czekaj, nie, 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 stój! Hamuj, hamuj, hamuj! Ale patrz, spokojnie, bo też możesz trafić dużo złych, więc to... Jesteś... ale mega! W ogóle odcinek, na którym robiliśmy wielkiego giga, wielki secret boxa macie w proponowanych, także zapraszam! Tutaj mamy... Mówisz, że o co gramy? O Disneyland, nie, tak? Tak, Disneyland za 40, 30 za giga pushina. Daj ale... spokój z pushinem, jak z Disneyland. Żartujesz, nie musiałabyś we wszystkich trafić, albo diamentową mo musiałabyś trafić. Ten jest teraz. Taki, kurczę, on jest taki trochę lekki. Jesteś pewna, że chcesz go otworzyć? Tak! Żartujesz sobie chyba! No nie, no ej, co jest? O co chodzi? Ja te wielkie secret boxy kupowałem. Ale ja je otwieram. Wow! Produkt jest lekki, moment! Czy masz 8 otworzyłaś i masz 8 figurek? Czy mi się wydaje? Tak, jeszcze 2 punkty jak giga pushina. Ale jeszcze możesz je stracić. Nie. Możesz, proszę, proszę. No weźcie z kamieliny, zawsze są z kamieliny. Nie tym razem, Potter. A! Jeszcze jeden i giga pushina. Ale będziesz musiała wtedy zaryzykować, pamiętaj. To jest taki kurcze. Ja bym się przydała. Dwie najlepiej. Nie, no nie, nie, nie. Z kamielina? Nie, nie, nie żartuję sobie chyba, to nie jest diament. Co? To jest twoja pierwsza diamentowa mo, wiesz o tym? Pierwsza diament. Nie, Mufinka, już. Słuchaj, zastanów się, masz 34 punkty, masz giga pushina, giga pushin. Mogę stracić 4, nadal go będę miała. Nie, proszę cię, nie rób tego. Nie, nie, stój, nie, nie może być tak, no chyba sobie żartuję sobie, to miało być nie do trafienia. Paddy. 35, mój drogi. Słuchajcie, mam 35 punktów, czyli brakuje mi 5 punktów do Disneylandu. Ale pamiętaj, że odejmują ci się punkty, jeżeli trafisz źle. Dlatego staram się trafiać na figurki, ale wszystkie są ciężkie, tak mi się daje, a suwaczków nie ma. Ja nie mogę teraz stracić tych punktów. 36! Przecież sobie same figurki, jestem diamentowa, bo nie. A ja... Koniec tamtej serii też były praktycznie same figurki. Na początek daję tylko akcesoria. No dobra, i 37, błagam, błagam. Nie. Co się dzieje? Brakujemy 3 punktów! Nie! Ja. Nie chcę to, nie chcę tego! Ja to się do Disneylandu! To miało być niemożliwe! Jest. A one były jest. Ciężkie! Jest. Nie! One jest. Były jest. Ciężkie! Jest. Czyli 4 punkty, o nie! Jest. Albo diamentowa mo! Jedna diamentowa mo rozwiązuje całą sytuację! Ten, czyli 36, o nie, cofnęłam się! Brzmi groźnie! Dawaj! Tak, Paddy! Nadrobiłam! Czyli tego nie było, czyli jeszcze 3! 3 z 5 boksów muszą być trafione, jeden możesz nie trafić. Jeszcze 2! Jednego możesz nie trafić, bo pół punkta było minus, pamiętaj o tym. Tak, nie minus cały punkt, minus pół punkta. Dobre. To jest takie kurcze, znowu 3-3. Ale jednak jest! Brakuje mi jednego punkta? Tak, jeszcze jednego możesz sfailować i trafić. Nie możesz trafić nic z tego.
Tak, ale możesz zdecydować, bo w skrócie, jeżeli teraz trafisz, to możesz przerwać. Cicho, daj mi spokój! Ja chcę do Disneylandu, zawsze o tym marzyłam, nigdy tam nie byłam. Chwila przerwy, dobra? Dobra, widzowie, słyszeliście go, jedę do Disneylandu, kiedy mnie zabiera, jeszcze nie wiemy kiedy, ale musimy tam pojechać. Może być nawet w Japonii Disneyland. Nie, musimy to podliczyć, ja ci nie ufam. Nie! Nie ufam ci, tak bo... coś mógł tacy nie ufam ci. Otwórz sobie te dwa. Nie, jeśli to nie ja odejdziesz, proszę. Odejdziesz tak, punkty, nie. Nie zaryzykujesz? Nie masz nic do wygrania, możesz wszystko stracić. Nie! Czekaj! Stój! To teraz możesz rzucić 40. Serio? Tak, teraz możesz rzucić chyba 40. Faktycznie. Jesteś pewna, że chcesz go otworzyć? Nie. W ogóle nie chcę. Daj mi spokój, daj mi spokój! Pojedziemy! No wiem, że do Japonii, do Disneylandu. No dobra widzowie, w takim razie jajki, tak lecimy robić paszporty, bo mamy nieważne i trzeba jeszcze zrobić może na przykład wizę. I lecimy do Japonii, jak do Disneylandu! Gdzie do Japonii? Co ty za mi tu? Tam zabiera i koniecznie napiszcie, czy kiedykolwiek byście w Disneylandzie. A my z Łodziakiem widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki! Pa! Otwórz go jeszcze. Do zobaczenia w Disneylandzie. No otwórz go, może nie trafisz! I tak stwierdził, że ja muszę, jeżeli tego, ten... aż po... No chyba...